Po co mu jest w ogóle telefon, skoro nawet na SMS-y nie odpisuje, no? Bartek nie może skontaktować się z Grześkiem i jest coraz bardziej zdenerwowany. Chłopak nie wierzy, że jego przyjaciel jest narkomanem. Chce się dowiedzieć, o co tak naprawdę chodzi. Ustawieni byliśmy, nie? Ale wysłałem ci chyba z milion SMS-ów, jeszcze próbowałem się do ciebie dodzwonić. Kurde, sorry, mordo, jakoś tak, nie wiem, wyciszyłem telefon, wiesz, jak ogarniałem swoje sprawy. A co, zaczęło cię denerwować telefon od rodziców? Co, ale to, co ty znowu do mnie mówisz? Stary, moja matka była dzisiaj w szkole. Zaraz, co? Jak w szkole i co ona chciała, o co pyta? Co? Stary, spoko. Nie powiedziałem jej, że tu jesteś, tylko że ona twierdzi, że ty zacząłeś ćpać. I w momencie, jak twoi starzy chcieli cię wysłać na odwyk, to że wtedy ty uciekłeś z domu. Stary, nie mów mi, że uwierzyłeś w takie coś. Nie, no nie. Ja wiem, że ty byś się nie wpakował w taki syf. Ale co, z domu uciekłeś, prawda? No tak, tak, ale... Wy nie możecie wierzyć mojej matce. Ona kłamie po prostu, a ja uciekłem przez nią. Niby czemu? Czemu? Bo jest alkoholiczką, rozumiesz? Pije dzień w dzień, robi jazdy na chacie. Nie wiem, odwaliło jej po tym wyjeździe. Dziwne, bo jakoś dzisiaj była trzeźwa. Naprawdę musisz negować wszystko, co mówię, dziewczyno? Wszystko? O co ci chodzi, no? Jakoś ci nie wierzę. Dobra, Kasia, odpuść. Słuchaj, stary, ja ci wierzę, okej? Okay? No. Okej, okay, odpuszczę, ale jak Grzesiek pokaże, co ma w prawej kieszeni. Co? Cały czas, jak z nami rozmawiasz, to masz rękę w prawej kieszeni, więc proszę bardzo, pokaż, co tam masz. Naprawdę? Nie wierzę. Proszę bardzo. Uhuhu, rękę. Stary, twoja laska jest jakaś krzywa. Weź ją, zostaw, póki jeszcze możesz, bo... Dobra, czekajcie, uspokójcie się. Zrobimy tak, polecimy do mnie na chatę, rozkminimy, co mamy robić dalej, okej? Okay? No. Tylko ja jeszcze muszę skoczyć na chwilę, na sekundę, do szatni po plecach. Nie zabijcie się w tym czasie, okej? Okay? Zaraz wracam. No, dobra. Kasia nie wierzy Grześkowi. Jest przekonana, że jego mama mówiła prawdę i chłopak jest uzależniony od narkotyków. Patrz, to mam od tego twojego super, ale jest to twoje pieniądze. Moment, moment, moment. Co, zadowolony jesteś z siebie? Tu macie, cię odpisz. Proszę bardzo, co ty robisz? Zostaw ją. Stary, sama jest sobie winna. Człowieku, wypad. Co ty robisz? Potrzebuję moją działkę, stary. Nie, nie, nie. Oddawaj, oddawaj. Wynoś się, gnoju. Oddawaj, co się dzieje? Grzesiek. Pan go zostawi, poszło Kasię. Uderzyła się w głowę, tak? Możesz stać? Kasia. Coś tak patrzycie, dosyć przedstawienia. Wszystko będzie dobrze, chodź. Musimy iść do higienistki.